z tej strony witam Was ponownie na kanale Blackwater Aquarium. Dzisiaj troszkę mniej akwarystycznie, za to więcej pracy w terenie. Pokażę Wam dzisiaj ruiny zamku Roguźno. Za mną widzicie wieżę tego zamku. Jak widzicie dzieli nas troszkę lasu. Następnie będziemy musieli pokonać odrobinę krzaków lasu i dotrzemy pod mury tego zamku. Nie czekajmy, wsiadamy w samochód i jedziemy dalej. Dotarliśmy właśnie w dół drogi, także musimy przejść tam przez te knieje, przez lasek. Mam nadzieję, że nic nas tam złego nie spotka, także lecimy. Idziemy. Za nami tutaj płynie rzeka Gardenga. Naprawdę bardzo to wygląda fajnie. Zobaczcie, jak te korzenie tutaj są podmyte. Ziemia się obsuwała i to wszystko tutaj jest odkryte. My cały czas będziemy szli w górę tutaj. Dojdziemy w końcu do ruin zamku Roguźno. Tu wszędzie dookoła rośnie olcha. Patrzcie, widać tam żeremie robione przez bobry. Także na pewno tutaj boberki sobie bytują, można powiedzieć. Ale pokażę Wam coś fajnego. A zobaczcie tutaj, olcha powalona poleciała przez kolejne drzewo i się złamała. Zobaczcie, jak tutaj zaje fajnie wygląda. Coś pięknego. Kurde, naprawdę fajne tereny tutaj są, żeby to pokonać. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jak my jesteśmy wysoko. A tam u góry, dokładnie, zobaczcie, to jeszcze jest możliwość wejścia pod górę, także musi być naprawdę fajna przygoda, żeby tam dotrzeć. A my odwróćmy kamerę. Nie wiem, czy to będzie widać. Jesteśmy już w takim przesmyku i tam widać wieżę tego zamku Roguźno. Ciężko sobie wyobrazić. Byliśmy tam na dole, tam gdzie płynie ta rzeczka. Postanowiliśmy sobie wbiec tu do góry i powiem Wam, że wysiadam. Wchodzi w nogi. Panowie, jesteśmy już prawie u góry. Idziemy dalej. Dotarliśmy na samą górę. Już widać mury. Jest nasza wieża. Także jeszcze do tej wieży dojdziemy sobie. Przejść jakoś do tej wieży. Co? Musimy tam jakoś przejść do tej wieży. Ja
Tak, jest nasza wieża. Troszkę się zmachaliśmy. Powiem wam, że ci co chcieli zdobyć tutaj ten zamek, chociaż to bardziej wygląda jak warownia, to musieli się nieźle namęczyć, żeby tutaj w górę wejść, bo jest naprawdę wysoko. Podejdziemy bliżej. Jak widzicie, z tej strony jest jakaś brama. Zobaczymy, czy da się tam w jakikolwiek sposób wejść. Możliwe, że wejdziemy tam nielegalnie. No zobaczymy, co tam się znajduje w środku. Także idziemy na eksplorację. Zobaczymy z tej strony. Jak coś, to spróbujemy wejść przez te kraty. Tutaj musiało być jakieś wejście. Zobacz tutaj. Wyłączamy. Ktoś szuka skarbów. Spójrz. Nie wiem, czy widać. Może rozjaśnimy trochę. Drzwi, ale tutaj z tej strony nie wejdziemy. Jest to takie rusztowanie. Kurde, zobaczymy tutaj obok. Dobra, tutaj byśmy weszli, ale do góry się nie dostaniemy. Dobra, słuchaj, trzymaj aparat, kameruj mnie, ja tutaj wejdę przez tą dziurę. Za chwilę wejdę z portem, powiem ci, czy tam jest jakieś przejście, dobra? Dobra, tu raczej z tej strony nie dostaniemy się do góry. Tam jest jedyne wejście, które do góry widzieliśmy. Także... Oj kurde, szkoda, że nie mamy żadnej drabinki. Tam już widać jakąś aglomerację miejską. Jakieś budownictwo, ale jeszcze mury zamku tutaj. Dobra, idziemy w tą stronę. Patrzcie, fajna wieżyczka. A szkoda byłoby jej nie obczaić. No i tu jesteśmy przy wieżyczce, chyba na moim zdaniem wartowniczej. Dobra, zobaczymy, co tam jest. Zajrzyjmy sobie do środka. Tylko nie wchodź na darmo. Dobra, podtrzymaj aparat, ja tam sobie zajrzę. Jak tam jeszcze jest kilka metrów w dół. Trzymaj. To ci powiem, że tutaj podłoga jest nisko. Tu pewnie były deski. Tu musiały być deski, bo nie ma stropu, można powiedzieć. Jest tak z półtora metra w dół jest spad. I dopiero jest podłoga. Ale tu widzę właśnie, można powiedzieć, okienko dla strzelniczego. Dosyć wąskie okienko. Także to z pewnością była wieżyczka wartownicza. I ciężko było trafić strzegającego. Okej, robimy cięcie i zobaczymy jeszcze, co tam jest za tymi murami. Pyk. Przeszłeś? Czysta droga? Dobra, zobacz, co tam za murem jest i daj mi znać, czy można tam przejść.
Dobra, idę. Zbieramy się z powrotem na dół. Jeszcze wam pokażę tylko fajną tamę na rzece Osa. Jest to właśnie obszar Dolina, obszar Natura 2000, Dolina Osy. Dobra, robimy cięcie i idziemy dalej. Dobra, niestety czas nas nagli i musimy niestety lecieć już do domu, także obiecuję, że następnym razem zabiorę was na tą rzeczkę Osę i zobaczymy coś bardziej powiązanego z akwarystyką. To by było tyle w tym odcinku, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Nie zapomnijcie również o lajkach i o subskrybowaniu naszego kanału, bo od tego również zależy to, jak często będą pokazywały się nowe filmiki. Także trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.